Manu, z tej strony Pan Grey, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na Kraftence, dokładnie tak. I słuchajcie, nie wiem, no dla mnie jest to w tym przypadku troszeczkę smutna wiadomość, ponieważ no jest nowa edycja, no straciłem dużo rzeczy. Byłem taki normalnym graczem bez rangi i w pół roku potrafiłem zdobyć na przykład gry co 3 dni, co tydzień, co 2 tygodnie. Potrafiłem zdobyć 7 setów diamentowych, jeden netherytowy, full enchantowany, mendingi, milion potek na siłę, kurde. Jakieś dużo narzędzi, 5 staków żelaza i to wszystko mogłem zdobyć po prostu bez rangi. A dzisiaj macie tutaj, jesteśmy na Kraftence, nowa seria Survival 1.19.4. Dokładnie tak, restart tego serwera będzie około za pół roku i od razu sobie kupiłem sponsora, zobaczcie sobie napiszę Gina na tym i zobaczcie, mam, jak widać, sponsora, już sobie ustawiłem kolorowy nick, ale widzę, że nie ma tutaj za kolorowych liczb, więc sobie to od razu może później zmienię, ale kolorowy nick jest. Jak widać, no dużo strasznie jest elit, nie wiem, może Kawa, czyli właściciel Kawa 1996 to jest właściciel tego serwera, był przed chwilą na serwie, teraz już wyszedł. Może on rozdawał za darmo te elity, no nie wiem, bo taka przyjemność 200 zł jednak kosztuje. Tyle plusów, ja mam tylko sponsora, kupiłem go, no ale chyba oni to kupowali, bo widziałem na czacie. Dobra, jakie komendy mogę? Jak pewnie wiecie, już miałem sponsora na... mam plugin tutaj i mam, jak widzicie, całą wioskę moją, nikt mi jej nie zgrifuje. Widziałem, że ludzie sprzedają jajka wieśniaków, więc my sobie zrobimy wieśniaki, też tutaj będziemy mieli mending. Tutaj jest też mój teren, dotąd jest mój teren, możemy sobie go zrobić jeszcze trochę, podciągnąć dalej, ale na razie mi to nie jest potrzebne, lecz widzę zwierzątka i się bardzo cieszę, bo chciałem zrobić farmę. Swoją drogą, co do tej rangi, mam już bardzo dużo zestawów startowych. To właśnie o tym mówię, VIP, SVIP, EVIP i sponsor, to są wszystkie rangi, które posiadam. No jak widać, no jest to super, na razie się osiedliłem w domku Kowala. Tutaj widać, mam już strasznie dużo tych sztabek żelaza. Na start dostałem jeden stak, ale później to mi nie było potrzebne, bo miałem już rangę. Takie rzeczy, no mam z tego strasznie dużo. Nie wiem czemu. A, bo jak tu przechodzę, to jest taka płytka, dobra. Mam ukośnik fly, zobaczcie sobie ukośnik sponsor. Pyk. Tutaj możecie sobie teraz zastopować i zobaczyć. Ja sobie sam nawet zobaczę. Mamy set home, możemy ustawić 12 domów. Ukośnik kill, możliwość uleczenia się. Dzień work beach, możliwość otworzenia craftingu, ender chest, otworzenia ender chesta, hat, możliwość nałożenia czegoś na głowę, feed, możliwość uzupełnienia głodu, bug, powrót do miejsca, gdzie zginąłeś, to jest naprawdę super rzecz, ukośnik C, możliwość czyszczenia całego ekwipunku, to jest złe, reper, dostęp do naprawy, i reper, ale dostęp do naprawy wszystkich szczegółów, to mi mending jest niepotrzebny, czekajcie, repair, al, no faktycznie, twoim przedmiotu nie potrzebują naprawy, no ale na przykład jak weźmiemy trochę takie już zużyte przedmioty, czyli na przykład coś takiego i teraz piszemy repair, ale no to się naprawią, no i to mi się podoba. Pójdę wam w ogóle pokazać, jak wygląda tego serwerowy spawn. Pójdziemy sobie na spawna, pokażę wam to. Na razie mam tylko dwie działki, ale będę miał więcej. Spawn naprawdę prezentuje się w bardzo fajny sposób i ja mogę wam to pokazać jak admin, bo mam dostęp do latania i mogę się dostać do przeróżnych, nawet fajnych miejsc, prawda? No, jasne. Tak prezentuje się spawn. Jest on naprawdę, no, inny, tak? Widać to. To jest bardziej takie królestwo, nie wiem, Hogwarts. Ja nie oglądałem Harry Pottera. Harry'ego Pottera, przepraszam. O, no tutaj jakieś elita sobie lata. No właśnie, nie wiem, ja pisałem właśnie z właścicielem Kawą. Miałem, można powiedzieć, zaszczyt. Nie, ale chłopiec popularny, no przyznajcie. Nie wiem, znalazł mnie na Discordzie, a napisał mi co tam. Nie wiem dlaczego. Tak po prostu. Tu jest jakiś, widać, domek. Chyba da się nawet do niego wejść, proszę bardzo. Żeby mnie tylko ten diaks nie wsunął. O, da się wejść. Stuka kartograficzny. I taki klasyczny domek. No myślę, że fajne.
Tutaj widać dziura. Kto tutaj biega? Jakiś pan. Też warto tak nie biegać, bo czasem po prostu jak was uderzą, to nie możecie już latać. Tu się biją w dziurze, byle mnie tylko by nie zaatakowali. Ja coś, słuchajcie, sprawdzę. Chcę coś tylko sprawdzić, ale... O, prawie mnie... Dobrze, że mnie chłop nie uderzył. Bo bym miał przypał. Coś tak bym nie stracił. I wiem, skoro wiem, że zakopanie kobla też mogę... Ten... no, level dostawać. Tutaj są skrzynie, w epickiej skrzyni, no jak wiadomo, można zdobyć kozackie itemy. Ja sprawdzę, ja chyba nie mam kit klucze. Nie, mam tylko takie kity. One są, już wam mówię, co 23 godziny. No to to jest naprawdę super rzecz. Kit klucze... Nie, to Evi musi, znaczy Sponsor Plus albo Elita musi mieć taki zaszczyt. A więc co, idziemy na home'a. Oj, ktoś mnie poruszył. I dla pewności sobie poustawiam parę home'ów na działce, bo mam home'a tutaj. Swoją drogą ustawię sobie ukośnik set... przepraszam, set home 2. Niepoprawna nazwa domu. To w jaki sposób mam to robić? Set home... set home R. Dobra, to inaczej działa. Na set home damy sobie tutaj my uj. To będzie dom tutaj. Ukośnik home mam zwykły. Oj, zlagowało serwa. Hoho. Zaraz będzie ogromny lag. Aha, home, a no faktycznie, home home jest jeszcze, co to jest home home? Home home to jest chyba ten, home home. Tak, to jest tutaj, dobra, mam trzy home'y na razie. Chcę ktoś spawner pająków. No, ty ktoś ten. Mam dwa kuboidy tam. Wieśniaki ogarnę, słuchajcie, bo to wystarczy tylko parę, co 24 godziny sobie podbierać te kity i dostanę dużo tego i sobie kupię. Enchant na 30 level. O, już widzę krówkę, to ja sobie szybko pójdę po jedzonko dla niej. Bo jak najbardziej farmę muszę mieć. To, że jestem, nie wiem, można powiedzieć, bogaty na tym serwerze, to nic nie znaczy po prostu, że mogę nie mieć po prostu takich rzeczy, bo jednak... Farma to jest podstawa i potrzebujemy, nie wiem się wysłowić, wszystko mnie tak tutaj kręci. Dobra, ziemia chyba wystarczy, żeby tą krówkę odrobić, a nie, mam deski, dobra, to od razu zrobimy chyba płotek, żeby ta krówka nam tylko nie uciekła. Dobra, czyli czy to się, bo ja zawsze mam problem, jak zrobić płotek, tak to się robiło płotek, dobra, 18 płotków. Idziemy tą krówkę. Ja myślę, że tak. Tu chciałem postawić dom, ale jak tutaj postawiłem enchant, to w sumie możemy zrobić duży dom. Dotąd, bo tutaj jest działka. No i będzie elegancko, bo jeszcze, słuchajcie, mam tutaj, tutaj. No naprawdę, edycja dopiero dzisiaj o 18 wyszła. Jest godzina, już wam mówię na telefonie. 19:30, no więc wyszła półtorej godziny temu. No i cóż, bierzemy sobie jakąś krówkę, która tutaj była, o dziwo, ale już znikła. Jest krówka. Chodź, krówka. Chodź, ty też, krówka. Oj, ona utknęła. Pomogę jej. Chodź tutaj. Bierzemy dwie krówki, no i już od razu nam to wystarczy, wiadomo. Chodźcie, chodźcie. Chociaż mogę w sumie, czekajcie, gdzie mogę dać krówki? Chodźcie, chodźcie, jak święte krowy. Nie, no żarty. Krówki mógłbym dać tutaj. Na razie może tymczasowe miejsce damy po prostu. Hej, krówo. Cześć. No, idą. Krówki tutaj zrobimy dla nich zagrodę. Chodźcie, krówki.
No, to nie jest taka prosta sprawa. Na razie ja im zrobię taką minimalną zagrodę. Że może zostać aż klaustrofobii, no ale za chwilę ich to powiększę, wiadomo. Żeby po prostu nie uciekły. Do tego rogu chodź. Krówka, chodź tutaj. I tutaj zrobimy jeszcze tak. O nie, krówka, przesuń się. O nie, ona mi zeszła. Dwa, trzy. No i chodź tutaj, chodź. No, chodź, krówka. Okej, teraz chodźcie tutaj. No i patrzcie, ona weszła na ten płot. Ja tutaj szybko zagrodzę. Czymkolwiek. O! I teraz tylko tą jedną krówkę, chodź. No chodź tu. Okej, weszły. Teraz możemy zrobić im płotek. No i taki krótki dzisiaj odcinek wstępny, można powiedzieć, bo nie będę przedłużał, wiadomo, czekajcie. SVIP. Gdzie ja dałem moje rzeczy z VIP-a? Halo? Tu są rzeczy EVIP, ale gdzie jest siekierka EVIP? Musiałem ją odłożyć do nieodpowiedniego miejsca. Tu jest EVIP. Tu jest VIP. VIP, SVIP, SVIP. No tutaj w ogóle tylko siekierkę chyba mi brakło, nie? No. Więc bierzemy siekierkę, idziemy do pobliskiego lasu. Cieszę się, bo kiedyś takie legendarne wioski będą naprawdę, bo jak wiecie sami, tutaj gra teraz 300 osób i żeby dostać się na sobie, trzeba mieć jednak rangę. Niestety. Swoją drogą ładne kwiatki. Mogą dodać ładne ozdoby na moim działeczce, więc zrobimy ozdoby, one będą się po prostu powiększać. Tutaj wchodzimy na mój teren i tutaj mamy takie ogrodzenie zrobić. Ładnie to wygląda. Ścięliśmy trochę drewna, więc możemy teraz pójść tutaj. Weźmiemy sobie całe drewno. I zrobimy płotki. Stek z tych brzozowych możemy zrobić tak. I zrobimy jedną furtkę, chociaż dwie zrobimy. I zrobimy coś takiego. Czekajcie. Bo do mnie telefon dzwonił, chyba nie było słychać. O. Dobra, jakoś to będzie. 24, dobra. Krówki są? Krówki są. Powiększymy im tą zagrodę, żeby nie było, że tutaj zwierzęta źle traktuje. Absolutnie nie w moim wykonaniu. To niepodobne do mnie. Muszą być zwierzęta traktowane lepiej od ludzi. Nie no, żartuję. Ale powiększymy ich w poprzek i w tą stronę też. Łopatka by się szybciutka sprzydała. Bo moja ręka się męczy, więc weźmiemy sobie tą łopatę elegancką. No i o tym mówiłem. Pay to win! Nie no, tak swoją drogą w StumbleGuy też już odblokowałem banana. No ale jak widzicie, szybko się rozwijam. No i nie jest mi tak szkoda tego, że straciłem tam dużo rzeczy. No było to piękne, no przyznajcie sami. Fajnie było, dobra. Krówki będą mieli naprawdę to dużą nagrodę. Jeszcze drogą mi brakuje drewna. Może starczy. Trzy płotki starczą, nie starczą. Raz, dwa, trzy i teraz jeszcze furtki dwie. Dokładnie brakło dwóch płotków. No niestety musimy iść pokopać znowu. Na szczęście jest umożliwienie latania. Ta ranga właśnie umówi. Nie wiem, czy Evit też umożliwia, ale chyba tak. Ale to jest tylko różnica serio 10 zł. Tyle można zdziałać, wiadomo. No i teraz sobie zrobimy... A co ja w ogóle? Rangę chciałem wpisać. Dzisiaj nie wiem, ile ten film będzie trwał. Myślę, że długo. Ale wiadomo, wstępy takie są. No więc co ja na to poradzę? No niestety wstęp musi być długi. Okej.
teraz. Wystarczyło w sumie to mi skopać, no ale nieważne. Tutaj tak samo niszczymy ten płotek. Oj, tutaj żeby krowa nie weszła mi. Ładnie musimy posadzić im tą trawkę. Już ona się powinna rozrosnąć. Czekajcie, patrzcie co ja zrobię. Podmienimy teraz tylko tą trawkę. Jak najbardziej nie muszą się tak ładnie stosować. Bo jeszcze chyba do bloki trawy dostałem. Z jedwabnego dotyku. Więc zamieniamy. Oczywiście to się zamieni samo, ale ja już to mogę zrobić, bo mam. A po co mi taka trawa? No jedynie mogę do tego wykorzystać, co prawda, nie? Bo ona się już jako normalna robi, więc trzeba z nią uważać. No i krówki, gdzie jest druga? Raz, dwa się rozmnażają. I jest mała krówka. Dostałem exp. Nie powinni uciec. Na wszelki wypadek zrobię coś takiego. Ale, tak jak mówiłem, nie powinno się tak zdarzyć. No mam furteczkę, no i super. Kwiatuszki jakieś ładne tutaj trzeba im posadzić. No i niech żyją w kulturalnych stylach, co nie? Mam taką działkę, mogę pluginów robić milion. To zwierzęta mają mieć, kurde, ładnie, a nie tak jak było na starej działeczce. No ale cóż, byłem tak zwanym, jakby to powiedzieć, pospólstwem, pośrednio wieczno wiemu. A teraz jestem Patrycjuszem. Nie no, żartuję, ale to troszeczkę, nie, no przyznajcie. Co mi tutaj nie jest za bardzo potrzebne? No ten stack, będzie tylko stack, będę miał, ale jeszcze wezmę, i tak nikt tutaj nie może do mnie zaglądać, do moich szafeczek. Wiadomo. No i co, ja się z wami żegnam w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Moja działka jest przecudna. Ja sobie zawłaszczę, kiedy będę miał czas, tą całą wioskę. Tutaj sobie zrobię też kuboid. Tam sobie zrobię kuboid. No i po prostu będę miał 12 kuboidów, mogę mieć. No więc po prostu wioska będzie moja, a to trwa pół roku około. Więc za jakiś czas po prostu będzie ta wioska cenna, tak? Bo żeby taka wygenerowana wioska była normalnie niezgrifowana przez graczy, no to to jest szansa 0,5. No to co, ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że na takie odcinki wam się podobają. I co? Na razie! Trzeba powiedzieć...